Za niedługo to się będę bał w ogóle przejść tutaj na plażę i wyjść z domu. Ja pierdzielę, ile tych pająków. No, 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 no. Ale mnie mały wystraszył. Halo. Ale mnie mały wystraszył, ja myślałem, że ja nie wiedziałem, co chcę z nim zrobić. A on tego pająka przyniósł w rękach, aż mam normalnie ciarki, ja nie wiem, mam normalnie skurcz całego ciała. Sprzątanie. No. Come on. No. Nie, to nam na środku musisz sobie chwycić. Na środku sobie chwyć. No. Ale dobrze wcześniej miałaś. O tak. Dawaj. Come on. No. Do it, do it. O, poleciało za płot. Leży tam. Za płotem. Ej, tatek, a mamka? Mamka? Uwaga. Prosto na ognisko. Ale głodna, ale głodna. Ale dobrze, że wiatrak chodzi. Nasz wiatrak przechodzi. Od razu lepiej, nie? Przyjechaliśmy do restaurant, exclusive restaurant. Coś wszamać. Podano do stołu. O, oh, thank you. Dorka, ale zaszalałaś, ale sobie wzięłaś ten, co sobie wziąłeś? Deser. Dorka sobie deser wzięła, ponczusia. Ja piernikam. O, jak ktoś jej ukradł. Ktoś jej ukradł ponczusia. Dominik, Dorota pokaże ci, jak się kroi mango. Bierzesz? Zaczynasz tu od tego dziubka. Zaczynasz od dziubka. Tak w dół, ale tak trochę, tak... Tak trochę... Bo za późno włączyłem filmik, ale no widzisz, normalnie. Teraz z drugiej strony. No, tu tak, masz odległości tak krojone. Nożem, gdzie jest ten. Czuć nożem. Gdzie jest pestka, no to trochę w prawo, nie? Wow, popsute. No, tu coś takiego. Juha, z rubakami! Juha, z rubakami. Pokaż mi te rubaki. Juha, mango z rubakami, jeszcze takich cudów nie widziałem. Ty. I co teraz? Będziemy to jeść? No przecież w jabłkach też są robaki, nie? No nie wiem, ale takie aż żyjące, biegające nie widziałem jeszcze chyba. Nie no, zjemy, tylko tu jeszcze odkrył trochę. Jakie jaja. No i co się robi sobie tam? Cyk, szachownica. Szachownica. Emma! Ała, bez pozdrowcia. I już. Ej, co wam powiem, to wam powiem, ale zaczynam mieć wrażenie, że te pająki zaczynają się trochę tutaj za bardzo panoszyć. Naprawdę. One wcześniej były tylko na drzewie. Czyli tam daleko. O tu, o kurwa, tu nawet tu są teraz na dole. One były tylko tam, u góry, gdzieś tam na drzewie, trochę pajęczynkę miały. A one tu poszły już teraz do samego dołu. Do krzaków, do których można spokojnie dotknąć ręką. Tu już jest pełno pajęczyn. Zrobiły sobie tutaj doliny i one się już tu porozciągały normalnie. Patrzcie się, ten największy, jeden z największych tutaj obecnie jest już... Czekajcie, bo nie widać. Jest już... Gdzież on jest? Który to jest? W kamerze nie widzę. Czekajcie. O ten. Tylko, że tutaj się wydaje w kamerce, że on jest jakiś taki mały. A on jest w wielkości mojej dłoni. On już jest normalnie nad drogą. Jest droga. A pająk jest normalnie nad głową. Za niedługo, a tych pająków tu jest mnóstwo. Za niedługo to się będę bał w ogóle przejść tutaj na plażę i wyjść z domu. Ja pierdzielę, ile tych pająków. No, 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 no. I'm scared. Yeah? I'm very scared. No? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ale mnie mały wystraszył. Hello.
Ale mnie mały wystraszył. Ja myślałem, że Jezu, nie wiedziałem, co chcę z nim zrobić. A on tego pająka przyniósł w rękach, aż mam normalnie ciarki. Ja nie wiem, mam normalnie skurcz całego ciała. Muszę ochłonąć, naprawdę, muszę chwilę ochłonąć. Bo normalnie jestem sparaliżowany. Jestem normalnie sparaliżowany, jeszcze chyba nigdy czegoś takiego nie miałem. Nigdy jeszcze chyba tak się nie bałem pająków. Bo tak blisko bym go trzymał w ręce, co za chłopek mały. Naprawdę nie uwierzycie, co teraz czuję. Ale to jest naprawdę coś bardzo niemiłego. Ogólnie to wybieram się pobiegać i potrenować jak już od roku, ale w tym momencie jestem tak sparaliżowany, ale na szczęście mam fajną muzykę. Podeślę wam w opisie tego filmu, znajdziecie link do super uspokajającej muzyczki, którą właśnie sobie słucham w słuchawkach i mam takie wrażenie dziwne, że nie wiem właśnie, czy te odgłosy, które słyszę, to słyszę w słuchawkach, czy je słyszę w rzeczywistości, bo są podobne. I na pewno bardzo mi się sprzyda teraz posłuchanie tej muzyki. Ale mnie mały wystraszył strasznie. Normalnie ja nie wiedziałem co, jak on pomyśli, jak on rzuci tego pająka na mnie, to po prostu, nie wiem, umarłbym, normalnie bym umarł. Oh my god, muszę rozładować emocje. Thank you. Bye. Ameryki tym, co teraz powiem, nie odkryję, ale fajnie jest, jak jest fajnie, a jak zaczynają się problemy, to już nie jest fajnie. Wprowadziło się dwóch gości się wprowadziło z Serbii. No i wiecie, no tam już dzisiaj się wyprowadzają akurat, bo wprowadziło się tam z 2 czy 3 dni temu. Podróżują tutaj po wyspie i jeden z nich... Ej, poczekajcie! Dwie takie ogromne ryby gość wiezie. Chciałem wam tylko pokazać. No i wracając na sekundę tylko do tej historii bardzo smutnej. Kurde, niestety bardzo smutnej historii. Nawet nie chciałbym wam opowiadać jakiejś smutnej historii. Ale to jest taki delikatny policzek, który wczoraj dostałem. I myślę, że warto się nim podzielić. Postaram się w 10 sekund opowiedzieć, 30. To, że po prostu zagadaliśmy tam wczoraj coś z tym gościem, pogadaliśmy sobie chwilkę. Powiedział, że z Serbii zajmował się tradingiem, co najlepsze, ale nie o tym chcę w ogóle totalnie mówić i zarobił bardzo dużo pieniędzy, no ale też miał w życiu bardzo dużo stresów i tak dalej. No i się okazało, że jest chory, że ma raka. I miał tam jakieś 2 nawroty tego raka, ale nie leczy się w szpitalu chemią, tylko kurczę taką, wiecie, medycyną naturalną. No i wrócił mu się gdzieś tam ten rak, że tak powiem, że dobrze się czuje, że może pocieszyć się jeszcze życiem, popodróżować, bo na razie dobrze się czuje, tak? Dobrze się czuje, więc chce skorzystać z życia i powiedział, że ja chciałem go podpytać coś o ten trading czy coś, o kryptowaluty, bo mówi, że tradował kryptowalutami wszystkim, że zarobił mnóstwo pieniędzy i myślę, kurde, pogadam sobie z gościem coś, może im coś podpowie i tak dalej, ale powiedział, że nie pogada ze mną ani jednym zdaniem, nie powie nic więcej już i w ogóle nie będzie ze mną gadał na temat pracy. Nie będzie gadał ze mną na temat pracy i nic totalnie, nawet, bo doktor mu powiedział, że już od dzisiaj zero stresów i zero rozmowy, ani pracy, ani rozmowy. No tyle dobrze, że gość ma pieniądze i może sobie na to pozwolić, że już nie musi myśleć o pracy i o niej gadać, ale zobaczcie właśnie, że czasami warto, wziąć i pójść gdzieś i zadbać trochę o swoje zdrowie. Warto zjeść owoce i napić się wody zamiast coli, żeby później, kurczę, nie było takich właśnie sytuacji w życiu jak tego, no tego pana, kurde, z Serbii, który, powiedzmy, ma około 50 lat i no jest chory, jest po prostu chory. No na szczęście mu się wróciła choroba i może chce cieszyć się z życiem, ale nie wiadomo, czy znowu nie zostanie, gdzieś tam ten rak go bardziej nie zaatakuje i kurde, no nie wiadomo, jak się to skończy. W każdym bądź razie takie przesłanie tej smutnej historii jest takie, że czasami naprawdę warto zadbać o życie, warto się trochę poruszać, warto zdrowo się poodżywiać, żeby móc się cieszyć życiem, bo mówię, jak jest fajnie, to jest fajnie, tak jak powiedziałem, Ameryki tym nie odkryłem, ale jak zaczynają się problemy, no to wtedy już nie jest fajnie i wtedy właśnie przychodzi nam do głowy, że wtedy, kurde, mogliśmy wtedy zadbać o siebie, mogliśmy, kurczę, coś potrenować, mogliśmy się zdrowo poodżywiać, mogliśmy
czegoś nie robić, mogliśmy coś tam, ale wtedy już jest za późno, więc jeśli jeszcze nie jest za późno, naprawdę warto wyjść nawet w taki upalny dzień, kiedy jest 8 rano, słońce po prostu ścina cię z nóg, kiedy może w Polsce jest zimno, minus 5 i zamarzasz, to i tak warto wyjść i zadbać trochę o swoje zdrowie. Jeszcze tylko tak na sekundę się wtrącę, że w sumie są tutaj dwa przesłania w tej krótkiej historii po tym wczorajszym liściu, który dostałem jakby takim psychicznym, mentalnym. Pierwszy to jest taki, że warto dbać o swoje zdrowie. Zmęczyłem się, bo akurat trochę biegłem. A drugi to jest taki, że warto też trochę popodróżować. Warto też wybrać się trochę w świat, zobaczyć coś innego. Nie siedzieć tylko i nie żałować pieniędzy. O, dala pojechało. Tam są śmiechy, chichy. Właśnie, spróbować przejechać się takim dala. Poczuć to, kurde, być tam między tymi ludźmi. Pożyć trochę swoim życiem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy, jak szybko się skończy, jak cudowne będzie, jakie w ogóle długie będzie. Więc naprawdę warto przylecieć do Afryki, warto polecieć do Azji, do Ameryki, troszkę zobaczyć, troszkę czegoś podoświadczać, zjeść innej kuchni, popróbować innych różnych rzeczy, no i przy okazji dbać o siebie. Rozmyślcie to, pomyślcie o tym, naprawdę pomyślcie o tym, bo warto. No mam trochę problem, bo właśnie nie wiem, jak teraz go rozwiązać. Na drodze stanęła mi krowa, w wąskiej drodze, takiej drodze w krzakach, w buszu, i tam słyszę, więcej tych krów jest. No i chyba niestety muszę nawrócić, bo dziwnie się na mnie patrzy i tam jest tylko takie wąskie przejście. Wręcz musiałbym ją pogłaskać po głowie i chyba sobie to odpuszczę i przejdę plażą. Wrócę się chyba jednak, no bo nie wiem, co mam zrobić. Co byście mi doradzili? Dajcie znać w komentarzach, czy byście poszli w tym momencie minąć się z tą krową i tam poszli do plaży, czy lepiej się wrócić i przejść naokoło te krowy plażą. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co byście zrobili. No niestety tamtą część, gdzie odpuściłem, muszę sobie odpuścić właśnie i pocieszyć się tylko tutaj tym kawałkiem plaży, no bo tam krowa wygrała. Krowa wygrała, a tutaj i tak jest tak pięknie, tak ślicznie, tak cudownie. Piękne słońce. Piękny ocean, w którym odbija się to słońce. Ja pierdzielę, ale tu jest pięknie. Ptaszki śpiewają, słyszycie? Fale uderzają. Tu jest trochę skaliście. Tu jest, znaczy na początku jest piasek, fajnie, pięknie, ładnie. Ale tutaj trochę dalej jest już skaliście. O, ale taki piękny. Ale ich tu jest, tam jest jeszcze mnóstwo. Ale tak jak pamiętacie, mówiłem na kiedyś tam wcześniejszym filmie, że niby podobno te skały będą zasypane przez piasek. To jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, ale pięknie, ptaszek. I podobno tych skał nie będzie, będzie dużo więcej piasku. Wow, ale piękne widoki. No a tamta plaża jest z tamtej strony, znaczy tam dalej, ale niestety nie mogę tam iść, bo wody jest za dużo. A mam buty i nie chcę sobie zmoczyć. Ale cudownie. No i krowa wygrała dzisiaj, ale ja tu jeszcze wrócę dzisiaj. Ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. A jednak gdzieś mi nie dało sumienie spokoju i poszedłem dalej do miejsca, do którego chciałem dojść i krowa mnie nie powstrzymała. Trzeba tylko jeszcze kawałek, parę kroków i zaraz będziemy bezpieczni na suchym lądzie. Jest, tu właśnie chciałem przyjść. To jest przepiękny widok. Przepiękny widok. Tam jak się ocean rozbija o te skały. Wow. Jest dość duży przypływ. Patrzcie się jaka plażyczka. Ani jednego śmiecia. Cudownie. Patrzcie się. Musiałem to zobaczyć. Tylko moje ślady. Musiałem to zobaczyć, ale tam teraz bym miał całe mokre buty. Nie wiem, jak ja stąd wrócę, ale w każdym bądź razie może krowy gdzieś przegonię. Ja, tutaj jakieś czaple, czy co tutaj jest. Ale cudowna plaża, ale cudowny odcinek. Wow. Ale cudownie. Kurczę. Zaraz zobaczymy krowy, podejdziemy szybko tylko jeszcze od tyłu.
czy są, czy ich nie ma. Trochę wieje na pewno i szumi. Musicie wybaczyć, wiatr niestety tutaj jest. A nagrywam telefonem. Gdzie krowy? Zaraz je podpatrzymy. Gdzie te krówska poszły? Tutaj tędy miałem zejść. Zaraz podejdziemy. Krowy od tyłu. Patrzcie, się poszła gdzieś. Nie ma tej krowy. Tu krowy w ogóle łażą luzem. Ja pierdzielę, krowa tu stała, w tym miejscu. Nie wiem, nie ma krowy. Ale jaja, nie ma krowy. Ona tu stała. To ona tu stała, a ja stałem tam. No i nie ma krowy. No i spoko. Dobra, ja wracam na plażę. Jest, jak to cudownie. Wow. Piękny widok. Tutaj patrzcie się, łódka, taka ich tutejsza. Taka malutka. Tu fajne te takie boczne te. Środek. W sam raz, tak, że taka chudziutka osóbka by się tu tylko musiała zmieścić. A tak, no kurde, naprawdę chudziutka, ale nie no, dałbym radę, ale na straszny ścisk, taki kajaczek wręcz. A nie łódka. No i dobra. O, rak. Ej, rak, krab. O, schował się. Cudownie. I od razu człowiek jest zdrowszy. Słońce. Pamiętajcie o witaminie D3. Kurde, to jest najważniejsza witamina w naszym organizmie. Ale oczywiście pamiętajcie, że to nie porada inwestycyjna i nie porada lekarska. Skonsultuj się z lekarzem. Ale witamina D3 to najważniejsza witamina. Dzięki niej jesteśmy zdrowi. Jak jej nam brakuje, to nie jesteśmy wtedy zdrowi. Wow. Ale cudownie. Wow. Tam jak się te fale rozbijają. Idę jeszcze tam zobaczyć. Wow. Pięknie. No tutaj nawet dobrze, że teraz... Wow. Wow, zaraz mnie zaleje. Tutaj nawet dobrze, że mam buty, to sobie nóg niech pokaleczę. O, jakie piękne ptaki. Białe. Wow. Wow. Ale mega. Kurczę, tutaj można się zrelaksować. Pamiętajcie o tym linku do YouTube'a, do mega uspokajającej muzyczki, której właśnie słucham cały czas teraz, jak biegnę i chodzę tutaj. Link będzie w opisie, także sobie wejdźcie, posłuchajcie. Możecie się wtedy trochę zrelaksować, odpocząć, zastanowić, przemyśleć kilka spraw, bo czasami warto.